Cześć, zapraszam na porcję newsów ze świata sztucznej inteligencji w dziewiątym w 2024 roku wydaniu AI Deep News. Leopold Aschenbrenner, badacz zajmujący się sztuczną inteligencją, który był członkiem zespołu Super Enlightenment w OpenAI. W wywiadzie ujawnił, że kilka lat temu firma miała ponoć w planach zaoferowanie technologii ogólnej sztucznej inteligencji Chinom i Rosji na zasadzie targu, wciągając w to USA i tworząc wojnę cenową, kto da więcej. Naukowiec niedawno został zwolniony z OpenAI za rzekome wynoszenie informacji firmowych na zewnątrz, choć on sam utrzymuje, że spowodowała to wewnętrzna notatka, w której ostrzega przed szpiegami komunistycznej partii Chin pozyskującymi kluczowe tajemnice algorytmiczne. Wkrótce potem Aschenbrenner napisał bardzo obszerny esej. Ujawnia w nim kulisy pracy i to, jak badacze z najważniejszych laboratoriów AI widzą najbliższą przyszłość. Czy i kiedy osiągniemy ogólną sztuczną inteligencję i co w tym kontekście stanowi największe zagrożenie? Czym jest Super Enlightenment i jaka powinna być rola rządu w nadchodzących, prawdopodobnie niezwykle ciekawych latach? Trzeba przyznać, że niektóre fragmenty eseju mogą jeżyć włos na głowie. I choć to jedynie prognozy, to wydają się mieć dość solidne oparcie w danych. I to dzisiaj główny temat, ale ponadto też kilka dodatkowych newsów. W tym między innymi o oszustach wyłudzających pieniądze na Booking.com, nowym startupie legendy świata AI Ilii Sutskevera oraz postaci wykreowanej przez sztuczną inteligencję, która startuje w wyborach parlamentarnych w Wielkiej Brytanii. Esej Aschenbrennera zatytułowany Świadomość sytuacyjna nadchodząca dekada został podzielony na kilka części, w których wskazuje on to, jak obecnie wyglądają kulisy badań nad sztuczną inteligencją i dlaczego to problem, oraz jak jego zdaniem będzie rozwijać się ta sytuacja i jakie kroki należy podjąć, aby zmierzała ona w oczekiwanym i bezpiecznym kierunku. San Francisco jest niewątpliwie stolicą tych wydarzeń, a zarówno plotki, które krążą po mieście, jak i rzeczywiste ruchy wskazują, iż wielki biznes przygotowuje się do wpompowania bilionów dolarów w ogromną mobilizację amerykańskiej potęgi przemysłowo-technicznej. Zdarzenie tego typu nie było widziane prawdopodobnie od czasu II wojny światowej, a być może będzie ono całkowicie bezprecedensowe. I nie chodzi tu tylko o produkcję mikroprocesorów, ale kluczowa jest energia elektryczna. Podobno na potęgę podpisywane są kontrakty na transformatory napięciowe. Choć oczywiście same transformatory nie wystarczą, ale o tym już za chwilę. Zobaczmy najpierw, skąd w biznesie, przemysłowcach i naukowcach tak silne przekonanie, że faktycznie stoimy w obliczu czegoś wyjątkowego. Skoro jeszcze kilka lat temu za wspomnienie o AI, a w szczególności o AGI, można się było w Dolinie Krzemowej dorobić łatki lekko szalonego. Cóż, wszystko rozbija się o trendy związane z rozwojem mocy obliczeniowej. I ci, którzy dostrzegali je wcześniej, nie ustawali w swoich wysiłkach, dlatego jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Warto zauważyć, że GPT-2 pojawił się w 2019 roku i był dość kiepski jak na dzisiejsze standardy. Zaledwie 4 lata później był już GPT-4, który na wielu płaszczyznach zrobił efekt wow i który ponoć w środowisku był przewidywany i doskonale wpisywał się w trend rozwoju modeli. Gdzie zatem będziemy za 4 lata? Ale progres AI możliwy jest nie tylko dzięki postępom sprzętowym, ale również, a może przede wszystkim dzięki rozwijającej się efektywności algorytmicznej. Z drugiej strony pewnym problemem w szybkiej ekspansji sztucznej inteligencji może okazać
okazać się brak danych do szkolenia. Ale wiele wskazuje na to, że to wyzwanie można rozwiązać poprzez dane syntetyczne. Aschenbrenner podnosi również, że obecne treści, którymi karmimy AI, czyli w zasadzie to, co jest w internecie, nie są najwyższej jakości. Dużo wyższą wartość w procesie szkolenia niż zwykła wiedza mógłby prezentować na przykład łańcuch myśli naukowca, pokazujący, jak do owej wiedzy dotarł. Zatem w tym obszarze jest sporo miejsca do poprawy. A z biegiem czasu mogą ujawnić się znaczące różnice pomiędzy poszczególnymi modelami i laboratoriami, w zależności od postępów, jakie osiągną. Wpływ na możliwości modeli będzie też miał rozwój poszczególnych technik, takich jak łańcuch myśli, czy uczenie się przez wzmocnienie na podstawie informacji zwrotnych od ludzi, a także na przykład długość okna kontekstowego. Gdzie zatem będziemy za 4 lata? Do 2027 roku będziemy już prawdopodobnie mieli w pełni zaawansowanego agenta AI, który dzięki rozwinięciu myślenia systemu drugiego nie będzie odpowiadał natychmiast, tak jak teraz, za to będzie zdolny wykonywać skomplikowane, wieloetapowe zadania. Taki agent będzie w stanie zrealizować właściwie niemal wszystko to, co wykonuje człowiek. I projekty, które zajmują kilka godzin, i projekty, które zajmują wiele miesięcy. Oczywiście będzie to wszystko robił znacznie szybciej. Zatem będzie to AGI. Aschenbrenner podkreśla jednak, że oczywiście po drodze pojawi się wiele wyzwań, a prognoza ta jest obarczona ryzykiem błędów. Ale nie jest to żadna ezoteryka. To zwykła ekstrapolacja wieloletnich trendów. Teraz wyobraź sobie, że gdy już mamy tych agentów ogólnej sztucznej inteligencji, to zaprzęgamy ich do pracy nad... A jakże dalszym postępem w dziedzinie sztucznej inteligencji? Można stworzyć tysiące, a nawet miliony takich systemów, które nieustannie pracują automatycznie nad rozwojem AI. Postępy liczone kiedyś w dekadach możemy skrócić do miesięcy. W takim scenariuszu superinteligencję, czyli system znacząco przewyższający zdolności najmądrzejszych ludzi, będziemy w stanie osiągnąć nawet w około rok. A to oczywiście nie koniec, bo superinteligencja może rozwijać się dalej do systemów, których kompletnie nie rozumiemy w tempie absolutnie niewyobrażalnym. Czeka nas prawdziwa eksplozja inteligencji, wrzucająca ludzkość w wir gigantycznych zmian. To oczywiście stworzy potencjał do bezprecedensowego rozkwitu gospodarczego i naukowo-technicznego. Superinteligencja prawdopodobnie będzie w stanie rozwiązać masę naszych obecnych problemów. Zjawisko to może jednak, a właściwie powinno, budzić uzasadnione obawy, bo raczej możemy spodziewać się bardzo niestabilnych czasów. Po pierwsze, pojawia się pytanie, jak utrzymać w ryzach AGI, które zgodnie z trendami pojawi się już za około 3 lata. Tu na scenę wkracza Super Alignment, czyli sposób na kontrolę tej nowej, niezwykłej technologii. Ale czy w ogóle możliwa jest sytuacja, w której jednostka mniej inteligentna, a przynajmniej znacznie wolniej przetwarzająca dane, kontroluje bardziej inteligentną? Wydaje się, że tak. Aschenbrenner pozostaje optymistą w tej kwestii i wskazuje na takie rozwiązania, jak chociażby interpretowalność, czyli na przykład podglądanie łańcucha myśli, tego, co systemy myślą, gdy myślą na głos, czy też stworzenie swego rodzaju wykrywacza kłamstw, identyfikującego te części sieci neuronowej, które świecą, gdy model kłamie. Ale możliwości jest znacznie więcej, choć w miarę rozwoju superinteligencji zadanie to stanie się coraz bardziej złożone. Zatem niezwykle ważne w czasach AGI będzie również zautomatyzowanie badań nad Super Alignment, ponieważ nie ma takiej możliwości, abyśmy wyłącznie ludzkim wysiłkiem zdołali rozwiązać tę kwestię. I wydaje się to absolutnie krytycznym zadaniem, aby w miarę zbliżania się do superinteligencji przyłożyć ogromną wagę do Super Alignment, gdyż jakiekolwiek niewłaściwe kompromisy i zaniedbania
działania mogą mieć katastrofalne skutki. Oprócz Super Alignment, Leopold Aschenbrenner postuluje również inne warstwy obrony, jak na przykład izolowane klastry obliczeniowe, uniemożliwiające ewentualny wyciek, czy raczej ucieczkę AGI i jej replikację poza kontrolą ludzi. Ale obok optymizmu, wynikającego z szerokiego spektrum narzędzi pozwalających kontrolować ogólną sztuczną inteligencję, przez badacza przemawia też pesymizm związany ze zbyt małymi wysiłkami, które jego zdaniem środowisko wkłada w to zagadnienie. Jest również zaniepokojony tym, co nazywa eksplozją inteligencji, czyli nieustającym i potwornie szybkim rozwojem technologii. Wszak kontrolowanie bardzo zaawansowanej superinteligencji wydaje się na ten moment rzeczą niezwykle złożoną, o ile w ogóle wykonalną. Być może zatem lepszym rozwiązaniem byłoby wstrzymanie rozwoju superinteligencji na poziomie, który będzie bezpieczny dla ludzkości. Niestety wiele wskazuje na to, iż nie jest to już możliwe. Superinteligencja niekoniecznie sama z siebie będzie chciała nas zniszczyć. Jednak niewątpliwie obok zastosowań cywilnych stanie się potężną, prawdopodobnie najpotężniejszą w historii bronią. W rękach złych graczy będzie stanowiła egzystencjalne zagrożenie. Wyścig już się rozpoczął i pod wieloma względami przypomina ten z połowy ubiegłego wieku, na którego końcu pojawiła się bomba atomowa. Tym razem po jednej stronie mamy USA i sojuszników, a po drugiej Chiny i inne niedemokratyczne kraje. Niestety, przy tak szybkim tempie i tak wysokiej stawce może się okazać, że kwestie bezpieczeństwa zejdą na drugi plan. Wydaje się więc, że kluczowe będzie utrzymanie właściwej przewagi, odpowiedniego odstępu czasowego, dającego pożądany margines, pozwalający na w miarę spokojne kontynuowanie badań. Zdaniem Aschenbrennera Stany Zjednoczone mają obecnie przewagę, ale pomimo nałożonych ograniczeń w zakresie eksportu do Chin zaawansowanych półprzewodników, mogą ją dość szybko utracić. Wszystko wskutek absolutnie nieszczelnych laboratoriów. Ponoć zdobycie cennych informacji jest aktualnie stosunkowo proste i czasem, by to zrobić, wystarczy iść na właściwą imprezę w San Francisco. Jeżeli ta sytuacja się utrzyma, to AGI zostanie właściwie podana Chińczykom na tacy. Dlatego według badacza konieczna jest interwencja państwa, a laboratoria AI muszą znaleźć się pod kontrolą rządową. Nie chodzi nawet o nacjonalizację, ale o odpowiednie stosunki podobne do tych, które łączą rząd USA z firmami takimi jak Boeing czy Lockheed Martin. Nastąpi to prędzej czy później. Konieczne jest jednak, by wszyscy gracze zrozumieli, że AGI, a w szczególności superinteligencja, to kwestia bezpieczeństwa narodowego. Niestety, bezwładność struktur państwowych jest spora i warto przypomnieć, że brak wiary co do możliwości rozszczepienia atomu i opieszałość rządu spowodowały opóźnienie w projekcie Manhattan sięgające mniej więcej roku. Oczywiście cała ta sprawa będzie niezwykle kontrowersyjna, gdyż społeczność AI już jest podzielona i część badaczy optuje za modelami open source'owymi i mają ku temu mocne argumenty. Wydaje się jednak, że w tym scenariuszu gwałtownie rozwijającej się superinteligencji sprawa bezpieczeństwa i utrzymania przewagi wolnego świata może być decydująca. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na to, że niedawno do grona zarządu OpenAI i nowo utworzonego w firmie Komitetu Bezpieczeństwa i Ochrony dołączył emerytowany generał Paul Nakasone, który kierował cyberbezpieczeństwem w NSA, słynnej amerykańskiej wewnętrznej agencji wywiadowczej. Ruch ten wywołał wiele dyskusji i kontrowersji, choć w zasadzie może być odbierany pozytywnie jako właściwy i oczekiwany krok w kierunku ochrony przed wyciekiem technologii absolutnie kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa. Państwo ma jeszcze co najmniej jedno ważne zadanie do spełnienia. Scenariusz ten nie ziści się bez gigantycznych centrów obliczeniowych. Wydaje się absolutnie jasne, że tak krytyczna infrastruktura musi być budowana na terenie USA i ich sojuszników. Tymczasem pojawiają się pomysły na lokowanie jej w krajach niedemokratycznych,
które niekoniecznie są pewnym partnerem. A te inwestycje w najbliższym czasie będą gigantyczne. Wieść niesie, że sam tylko Microsoft wraz z OpenAI zamierzają zbudować do 2028 roku klaster wartości 100 miliardów dolarów. Ale prawdziwym wyzwaniem będzie zasilanie tego potwora, który może wymagać nawet 10 gigawatów mocy, co odpowiada zapotrzebowaniu małego stanu USA. Potrzebne będą ogromne inwestycje w nowe linie przesyłowe i elektrownie. I to może być obecnie największy problem w szybkim skalowaniu AI. Budowa elektrowni jądrowej zajmuje lata. Rząd mógłby nieco przyspieszyć ten proces poprzez ułatwienia administracyjne. Ale i tak nie stanie się to z roku na rok. Leopold Aschenbrenner postuluje w tej sytuacji dużo bardziej intensywną eksploatację gazu łupkowego. Nawet pomimo oczywistych kosztów środowiskowych. Zdaniem badacza będzie to konieczne, aby utrzymać przewagę nad Chinami. Ale generalnie, faktycznie największym problemem będzie i tak prawdopodobnie zapewnienie szybko wystarczającej mocy gotowej zasilić AGI i superinteligencję. Stąd oczy inwestorów kierują się na Bliski Wschód, pełen nośników energii, za to ubogi w regulacje. Ale absolutnie niepewny politycznie, co powinno być dyskwalifikujące. Tu z kolei warto zwrócić uwagę na inwestycje Billa Gatesa, który nie szczędzi grosza na elektrownie jądrowe. Natomiast sam Altman pokłada nadzieję i finanse w startupie zajmującym się fuzją jądrową. W optymalnym scenariuszu Sojusz Zachodnich Demokracji pod przywództwem USA wygrywa ten nowy wyścig zbrojeń i dysponując zabójczą superinteligencją zapewnia nowy Pax Americana, oferując krajom trzecim dostęp wyłącznie do części cywilnej tej technologii. Trochę na wzór kontroli nad energią jądrową. Świat wkroczy wtedy w okres niebywałego wzrostu z robotami budującymi fabryki kolejnych robotów. Zatem z zupełnie nową gospodarką i umową społeczną. Ale wizja ta nie będzie łatwa do osiągnięcia, a po drodze czeka nas wiele wyzwań. Autokracje nie odpuszczą łatwo i istnieje spora szansa, że świat wpadnie w niekończącą się spiralę rozwoju superinteligencji przeznaczonej celom militarnym. A taki pęd zawsze odbywa się kosztem bezpieczeństwa, gdyż opóźnienia rzędu tygodni, a nawet dni mogą przesądzić o być albo nie być. To są oczywiście, jak twierdzi Aschenbrenner, jedynie, a może aż, przewidywania badaczy AI. Trzeba jednak przyznać, że są oni w samym centrum wydarzeń i mają za sobą mocne argumenty, jak choćby trendy rozwoju, które wspierają tę wizję. Cóż, jeśli spełni się ona nawet w zaledwie 50%, to do końca dekady wpadniemy w niezwykły okres przyspieszenia, tak gwałtownego, jakiego świat jeszcze nie widział. Z pewnością oznacza to wiele niepokojów. Czy czeka nas ostateczne starcie cywilizacji, które zakończy spiralę rozwoju superinteligencji? Czy społeczność międzynarodowa dojdzie do porozumienia i wejdziemy w zupełnie nową erę globalnej obfitości? Czas pokaże i będą to już najbliższe lata. Jedno wydaje się pewne. Lawina ruszyła i nikt już raczej nie jest w stanie jej powstrzymać. OpenAI przejmuje startup Multi, który udostępnia technologię współdzielenia komputerów. Jest to postrzegane jako krok w kierunku ulepszenia oferty kierowanej do biznesu, a także prawdopodobnie działanie konieczne do szybkiego rozpoczęcia wdrażania technologii agentów AI, potrafiących przejąć komputer, by wykonywać na nim zadania. Ponadto OpenAI poinformowało o opóźnieniu we wdrażaniu zaawansowanych funkcji głosowych, na które poczekamy do jesieni. Za to desktopowa aplikacja ChatGPT jest już powszechnie dostępna na komputery Mac napędzane procesorem Apple M1 lub lepszym. CEO Anthropic Dario Amodei uważa, że bezwarunkowy dochód podstawowy może okazać się niewystarczający, jeżeli rozwój sztucznej inteligencji zacznie postępować naprawdę szybko. Świat, w którym garstka się bogaci w sposób niewyobrażalny, a reszta społeczeństwa ma się zadowolić jedynie
drobnymi, byłby według niego dystopijny i oczekuje dodatkowych rozwiązań. Warto tu wspomnieć, że niedawno Elon Musk stwierdził, iż sztuczna inteligencja rozkręci gospodarkę tak bardzo, że bezwarunkowy dochód podstawowy będzie w zasadzie wysokim dochodem bezwarunkowym. Uwaga! Booking.com ostrzega. Lawinowo rośnie liczba oszustw związanych z podróżami. Przyczynia się do tego niestety generatywna sztuczna inteligencja. A od czasu pojawienia się ChatGPT w szczególności wzrasta liczba oszustw opartych na tzw. phishingu. Cyberprzestępcy starają się w ten sposób wyłudzić dane finansowe, podsyłając wiarygodnie wyglądające strony do logowania. Sztuczna inteligencja pomaga też w tworzeniu fałszywych, bardzo realistycznie wyglądających ogłoszeń, trudnych do zidentyfikowania, które pojawiają się m.in. na Booking.com. Warto zatem bardzo dokładnie prześwietlić miejsce, do którego się wybieramy i być szczególnie wyczulonym na wyjątkowe okazje wymagające natychmiastowej decyzji. Taka pilność w połączeniu z pozorną oszczędnością to jedna z ulubionych taktyk internetowych oszustów. Mira Murati, szefowa działu technologii w OpenAI, pochwaliła się oczekiwanym zdolnościami GPT-5. Jej zdaniem GPT-3 był na poziomie ucznia podstawówki. GPT-4 to poziom liceum, natomiast GPT-5 osiągnie poziom doktora nauk. Model ten już jest trenowany, natomiast nie wiemy, kiedy dokładnie możemy się go spodziewać, choć z pewnością jest już bardzo wyczekiwany. Ilya Sutskever, jeden ze współzałożycieli OpenAI, który niedawno odszedł z firmy, zakłada własny startup. Chce w nim skupić się nad budowaniem i rozwojem bezpiecznej sztucznej inteligencji. Sutskever to postać niemal legendarna w środowisku i wiele mówiło się o jego konflikcie z kierownictwem firmy, wynikającym z niedostatecznych, zdaniem badacza, wysiłków, jakie OpenAI wkładało w zapewnienie bezpieczeństwa technologii. Meta nie będzie wprowadzać swoich modeli AI w Europie. Wynika to z wątpliwości organów regulacyjnych dotyczących danych użytkowników Facebooka i Instagrama, wykorzystywanych do szkolenia modeli, a uzyskiwanych bez stosownej zgody. Meta uważa działanie europejskich regulatorów za rozczarowujące i niekorzystne dla samych użytkowników. AI Steve to postać wykreowana przez sztuczną inteligencję i nie byłoby w dzisiejszych czasach w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że kandyduje w wyborach do brytyjskiego parlamentu. Kandydat jest zawsze dostępny i można z nim porozmawiać o dowolnej porze. Zatem niewątpliwie jest blisko wyborców. Za całym projektem stoi oczywiście człowiek z krwi i kości, biznesmen, właściciel firmy tworzącej awatary AI. Pamiętaj, że jeszcze więcej ciekawych newsów w skondensowanej, skrótowej, ale wygodnie podlinkowanej formie dostaniesz w moim regularnie przesyłanym newsletterze. Znajdziesz tam też dodatkowe ciekawostki, artykuły i porady. Wystarczy, że się na niego zapiszesz, to jeszcze gratis dostaniesz. Drugie wydanie podręcznika ChatGPT Szybki Start. Dołącz już teraz do newslettera i bądź na bieżąco ze światem AI. Wszystkie potrzebne linki znajdziesz w opisie tego filmu. Możesz też mnie wesprzeć na Patronite lub postawić mi wirtualną kawę. Wielkie dzięki za każdą okazaną życzliwość i wszystkie lajki i suby. A na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć!